Cześć, tu Oktawia Nowacka, ambasadorka biegu Erasmusa i witam się z Wami już na półmetku zajęć realizowanych we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencją Programu Erasmus+, oraz Europejskim Korpusem Solidarności. Dzisiaj króciutki trening na mobilizację naszego ciała, co pozwoli nam zwiększyć zakres ruchu w naszych stawach podczas biegania. Zapraszam! Trening mobilności możecie wykonywać kilka razy w tygodniu jako osobną jednostkę treningową, włączając go do rozgrzewki przed treningiem albo do rozciągania po treningu. Sam trening ma na celu zwiększenie zakresu ruchu w naszych stawach, co przyczynia się do bardziej efektywnego biegania. Zanim przejdziemy do konkretów, zrobimy krótką rozgrzewkę, żeby rozruszać nasze stawy. Stajemy na prawej nodze, pilnując, żeby nie opadała nam miednica, czyli stabilizujemy miednicę. Podłudzie pod kątem prostym do podłoża, robimy 6 krążeń stopy w prawą stronę i 6 krążeń w lewą. Jednocześnie stabilizujemy całą sylwetkę. Zmiana nogi. Możemy położyć sobie dłonie na kolcach biodrowych, żeby sprawdzać, czy miednica cały czas jest równo ustawiona. Podobne ćwiczonko, tyle że krążenia wykonujemy pod udziem, podczas gdy udo cały czas zostaje w miejscu. Tak naprawdę cały ruch wychodzi tutaj ze stawu biodrowego. Po 6 razy. Cały czas pamiętamy o stabilizacji miednicy. I druga noga. Dobrze. Teraz wykonujemy ruch w stawie biodrowym. 6 krążeń do zewnątrz i 6 do wewnątrz. OK. Teraz klasyczne krążenia bioderek. Po 6 razy w każdą stronę. I w drugą. Teraz chwytamy się za dłonie i robimy kilka krążeń nad garstkami. Teraz krążenia przedramion, 6 razy do środka i 6 razy do zewnątrz. OK. Teraz krążenia ramion, w tył, 6 razy i 6 razy w przód. Dobrze. Teraz jeszcze kilka skłonów głowy, prawe ramię, lewe ramię. A teraz przód, tył, przyciągając brodę do klatki piersiowej i lekko odchylając w tył. Jeszcze kilka skłonów w bok, za lewą ręką, za prawą ręką. 4,
razy. Okej, troszkę się rozruszaliśmy, więc teraz zapraszam Was na wygibasy. Dzisiejsze ćwiczonka będą na otwarcie klatki piersiowej po to, żeby w czasie biegania nie garbić się i na otwarcie miednicy po to, żeby biegnąc nie siedzieć jednocześnie na krzesełku. Pierwsze ćwiczonko, przechodzimy do podporu przodem i teraz lewą nogę dokładamy do lewej dłoni, prawa noga do prawej dłoni, ręce do góry, staramy się maksymalnie wyprostować i podnosimy się do góry z przysiadu. I znowu na dół, tył i odwrotnie. Prawa do prawej, lewa do lewej, ręce w górę i do góry. Po 4 razy na stronę. 3. Cztery. Robicie w takim zakresie, jakim jesteście w stanie zrobić. Nic na siłę. 5. Sześć. Siedem. I jeszcze raz. I 8. Teraz zrobimy tak zwaną agrafkę. Kładziemy się na podłodze. Lewe kolano za prawą nogę do podłogi. Prawą nogę łapiemy lewą dłonią. No ale najlepiej za kostkę. I teraz staramy się dotknąć prawą nogą do podłogi. Tutaj ważne, żeby prawa noga nie była z przodu. Przynajmniej w przedłużeniu linii ciała. Jeżeli jesteście w stanie ją troszeczkę cofnąć, to możecie. Wszystko zależy od tego, żebyście czuli się przy tym ćwiczeniu komfortowo i robili tyle, ile jesteście w stanie zrobić na daną chwilę. Z czasem ten zakres w stawie będzie się powiększał. Staramy się tak 8 razy, 8-10 razy spróbować dotknąć do podłogi, przytrzymać lewe kolanko, żeby tutaj nie uciekało. OK. I zmiana. Pokażę tyłem, żebyście widzieli, jak to wygląda. Lewa noga na podłodze, prawa za lewą. Chwytamy za kostkę lewej nogi. Przytrzymujemy prawe kolano przy podłodze. I skręcamy się za lewym barkiem w stronę podłogi. 3. 4. 5. Jeżeli jest ciężko, to możecie też prawe kolanko dać nieco niżej. Ci, którzy dadzą radę, prawe kolano podciągamy wyżej. OK. Teraz podobne ćwiczonko. Stajemy w leżeniu. Ponownie lewe kolanko na podłogę, z tym, że prawa noga pozostaje prosto. I teraz staramy się lewym łokciem dotknąć podłogi i lewą dłoń również położyć na podłodze. I teraz robimy coś w stylu ślizgania się dłoń po podłodze. Góra i dół. I tak 8 razy. Staramy się nie odrywać ręki od podłogi. Tutaj powinniśmy czuć, jak mocno nam się rozciąga mięsień piersiowy. Jeżeli Wam jest za ciężko, można sobie podłożyć tutaj coś pod kolanko, na przykład wałek. Wtedy jest dużo łatwiej się skręcić i dotknąć dłonią podłogi. OK. I zmiana. Pokażę, jak to wygląda z drugiej strony. Prawe kolanko do podłogi. Prawa ręka na podłodze. I jeździmy przed ramieniem po podłodze. Góra i dół. Staramy się nie odrywać przed ramion.
Bardzo dobrze. Kolejne ćwiczonko wykonujemy na brzuchu. Kładziemy się na podłogę. Rozstawiamy dłonie. Przyklejamy do podłogi. Głowa będzie cały czas przed sobą. I teraz prawą nogą staramy się dotknąć lewej dłoni i lewą do prawej. Jeżeli nie dajecie rady, to robicie tyle, ile dajecie rady. Nic na siłę. Trening mobilizacji ma stopniowo zwiększać zakres ruchu w naszych stawach, ale nie musicie od razu się połamać. Także patrzymy się do przodu. Jedziemy po 8 razy, znaczy po 4 razy na stronę, 8 razy ogólnie. Pięć. Sześć. Siedem. I osiem. Bardzo dobrze. Teraz wykonujemy siad podobny do siadu płatkarskiego, z tym, że zginamy nogę wykroczną, no i sobie siedzimy w takiej kokardce. Ta pozycja już dla niektórych może być trudna, bo nie każdy usiądzie równo na obydwu pośladkach. I teraz, siedząc w tej pozycji, wyciągamy lewą dłoń do góry i robimy skłon w kierunku nogi zakrocznej. I wytrzymujemy tak około pół minuty. Rozciągamy. Ok, teraz możemy dołączyć takie bujanie się przód i tył. Ok. Dobrze. I zmiana strony. Siad podkarski na drugą stronę. Zginamy nogę wykroczną i robimy skłon do drugiej nóżki. Wytrzymujemy chwilę. Czekamy, aż mięsień nam się rozluźni. Jak czujemy się komfortowo, możemy troszeczkę się pobujać. Ok, znowu przechodzimy do siadu na drugą stronę. Teraz podpieramy się prawą dłonią, lewą rękę wyciągamy do góry i podnosimy miednicę tak, żeby otworzyć cały staw biodrowy. I wstajemy tak 8 razy. Sięgamy wysoko. Jeszcze dwa razy. I osiem. I zmiana strony. Podpieramy się lewą dłonią z tyłu, prawa ręka do góry i podnosimy miednicę jak najwyżej. I wyciągamy się za prawą dłonią. Cztery. Pięć. Sześć. 7 i 8. Kolejne ćwiczonko wykonujemy w klęku otwartym. Zakładamy prawą dłoń na szyję i staramy się otworzyć jak najbardziej klatkę piersiową, skręcając się za prawym łokciem. Po 8 razy na stronę. Jak najbardziej. Siedem. I ostatni raz. I to samo na drugą stronę. Lewa dłoń na karku. I patrzymy za lewym łokciem. Po 8 razy. I ostatni raz. Okej.
Do ćwiczenia mobilności świetnie też nadają się niektóre pozycje z jogi. I teraz wykonamy dwie takie pozycje, które możecie włączyć do treningu. I wykonujemy pozycję krowy i pozycję kota. Przy pozycji kota robimy wydech, przy pozycji krowy wdech. I robimy 8 takich przejść z pozycji kota do pozycji krowy. Wydech i wdech. I jeszcze 4 razy. Kolejna pozycja podobna jest do pozycji wojownika z jogi, z tym, że robimy ją na kolanach. Zginamy lewe kolanko, klęczymy na prawej nodze, rozstawiamy dłonie i pogłębiamy 4 razy i 4 razy, wracając się w stronę lewej nogi. Powinniśmy czuć, jak otwiera nam się miednica i jak rozciągają się przywodziciele. I zmiana strony. Kończymy na lewej nodze. Prawa skierowana w prawą stronę. Rozkładamy dłonie. I pogłębiamy, rozciągając przywodziciela. 4. I skręcamy się w stronę prawej nogi. I bardzo dobrze. I ostatnie gratisowe ćwiczonko dla tych, którzy posiadają wałek. Robiliśmy już je w czasie naszego wspólnego rozciągania, a teraz chcę Wam pokazać, jak możecie je wykonać w troszeczkę inny sposób. Zginamy prawą nogę w kolanie, wałek pod lewe udo i rolujemy się na wałku 8 razy. Powinniśmy czuć, jak fajnie nam się rozciąga cały pośladek. Sześć, 7 i 8. I zmiana strony. Zginamy lewą nogę, wałek pod prawe udo. I jedziemy 8 razy. I dajcie radę, możecie stopę podciągnąć trochę wyżej. 6, 7 i 8. Tym ćwiczonkiem kończymy na dziś. Jak mówiłam, nie był to długi trening. Mam nadzieję, że poczuliście się troszeczkę bardziej mobilni i zachęcam Was, żebyście taki trening robili częściej. Do następnego razu. Cześć!